Fire, fire. Cześć! Jeżeli chcecie poszydzić z radzieckiej technologii, pośmiać się nad tandetnym plastikiem i nie dowiedzieć się niczego szczególnego o Ładzie Niwie, to włączcie sobie inne filmiki. Łada Niwa jest jak Lenin. Wiecznie żywa, bo jest wytwarzana od 1977 roku i nic nie wskazuje na koniec produkcji. Seria informacyjna powstała w 1976 roku i wyprodukowano wtedy około 60 sztuk Niwy, ale tak naprawdę produkcja ruszyła w kwietniu 1977 roku. Geneza powstania Niwy to jest rok 70. Wtedy kierownictwo Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego postanowiło, że należy produkować samochód osobowy o zwiększonych możliwościach terenowych. Powstały trzy projekty: IŚ-14, Moskwicz 2150 i właśnie VAZ-2121, znany później jako Niwa. Zwyciężył projekt VAZ. VAZ-2121, czyli popularna dzisiaj Niwa. Dlaczego? To był samochód przełomowy. Przełomowy, bo miał stały napęd na cztery koła, coś co wtedy nie było takie oczywiste, bo były tylko trzy samochody, które miały napęd na cztery koła stały. To był Range Rover zaprezentowany w 1970, Jeep Wagoner i właśnie trzecim samochodem była Niwa. W dodatku miała samonośne nadwozie, hamulce tarczowe z przodu, niezależne zawieszenie przedniej osi, i te wszystkie cechy sprawiły, że ten samochód zdobył przepustkę do seryjnej produkcji. Główny konstruktor Niwy, Piotr Prusow, był nowatorem. On bardzo musiał walczyć z głównym konstruktorem firmy o to, żeby jego pomysły wdrożyć do produkcji seryjnej. Przede wszystkim samonośne nadwozie. A dlaczego optował za samonośnym nadwoziem? Między innymi dlatego, że firma VAZ wytwarzała wszystkie samochody z nadwoziem samonośnym i produkcja samochodu na ramię byłaby technologicznym utrudnieniem dla fabryki. Ale nadwozie Niwy okazało się sztywne i w terenie nie ma żadnych problemów. Zresztą zaraz się przekonacie. Wersji nadwoziowych Niwa miała dużo, ale najczęściej była spotykana właśnie jako trzydrzwiowy hatchback. Była też wersja czterodrzwiowa, pięciodrzwiowa, pick-up. Można by o tym nakręcić osobny film. Łada Niwa była hitem eksportowym. Możecie się śmiać, ale tak faktycznie było. Ten samochód doskonale sprzedawał się w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego? Bo był tani i miał właśnie bardzo dobrą dzielność terenową. I wszystko byłoby świetnie, ale niestety. Konstruktor, główny konstruktor Łady Niwy, Piotr Prusow, powiedział, że samochód nie jest jak koniak i z wiekiem nie stanowi się lepszy. Niestety, kierownictwo Łady podchodziło do tego w zupełnie inny sposób. Jeżeli samochód się i tak świetnie sprzedaje, to po co go modernizować? I tak, bez większych zmian, samochód przetrwał do dnia dzisiejszego. Chociaż w 1994 roku doszło do modernizacji i powiem Wam, jak można samochód po modernizacji rozróżnić od tego sprzed modernizacji. Zapraszam do tyłu, bo tutaj najbardziej jest to widoczne. Tył nadwozia pokazuje nam dobitnie, że mamy do czynienia z samochodem po faceliftingu z 1994 roku, a świadczą o tym lampy. Lampy są pionowo ustawione, wcześniej były lampy z Łady 2106 i były ustawione poziomo. Klapa była też troszkę inna. A pod klapą jest bagażnik o pojemności 280 litrów. Można też złożyć kanapę, więc wtedy będzie trochę większy. Łada Niwa miała naprawdę wiele wersji silnikowych. Tutaj mamy tą najpopularniejszą dzisiaj spotykaną, 1.7. Były wcześniej silniki 1.6, ale po 1994 roku wprowadzono silnik 1.7 na wtrysku, a samochody sprzed 1994 roku często już zgniły, dlatego w ogłoszeniach najczęściej spotkacie właśnie tą jednostkę. Były też inne silniki, były diesle, Peugeota, Renault. One były montowane w samochodach przeznaczonych na eksport. Były też silniki 1.5. i pewnie jeszcze jakieś, o których nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć. Sukcesy w sporcie. Tak, Łada Niwa miała duże sukcesy w sporcie.
Wyobraźcie sobie sytuację, rok 78 i pewni klienci z Francji postanowili sobie kupić Ładę Niwę i bez większych przeróbek pojechać nią na rajd Paryż-Dakar. Pojechali, dojechali, nie wygrali, ale sam fakt, że ukończyli właściwie seryjnym samochodem ten rajd, to był już duży sukces. Jak się o tym dowiedział francuski dealer Łady, to powiedział: o nie, powtórzymy ten występ, ale teraz z lepszym rezultatem. Początkowo w roku 79 to było miejsce 28 i 42, ale później już było coraz lepiej. Te samochody na początku były praktycznie seryjne, potem wzmocniono silniki do 110, do 140 koni mechanicznych i właśnie do 140 koni mechanicznych, kiedy wzmocniono ten samochód, to był już hit, bo w roku 82 i 3 te samochody zajmowały drugie miejsca w klasyfikacji rajdu Paryż-Dakar. Oczywiście to nie były wszystkie starty tego samochodu w rajdach terenowych, ale chyba najbardziej spektakularne. Słuchajcie, czas na jazdę próbną. Odpalamy. Gdzie jest kluczyk? Tutaj mamy włącznik świateł awaryjnych. A stacyjka jest z lewej strony. Mamy manualną skrzynię biegów pięciobiegową, ale oprócz tego to jest prawdziwa terenówka i mamy blokadę międzyosiowego dyferencjału, coś co pozwala, że koła przednie i tylne kręcą się z taką samą szybkością i reduktor, który zwiększa moment obrotowy na koła, ale te rzeczy używamy tylko w terenie i pamiętajcie, aby włączając je zatrzymać samochód. Włączamy światła, przełącznik taki jak w Ładzie Samarze. Świeci się nam kontrolka check engine, ale właściciel powiedział, żeby się tym nie przejmować, bo on ma ten samochód od nowości i od nowości się ta lampka świeci, tak jak wieczna lampka w kościele. Tutaj akurat nie mamy wspomagania kierownicy, ale w niektórych wersjach można było spotkać wspomaganie, więc to nie jest reguła. Trzeba się trochę nakręcić. Pierwsze wrażenia z jazdy Ładą Niwą, przede wszystkim bardzo wąsko umieszczone pedały, jak we włoskim samochodzie. Zresztą tutaj jakieś włoskie geny jednak są, mimo że to nie jest samochód licencyjny, a całkowicie konstrukcja radziecka. Z wykorzystaniem elementów Łady, która jak wiadomo bazowała na Fiacie 124. Wszystko miarowo poskrzypuje, ale w takim samochodzie to jest do przyjęcia. Sama Niwa nie jest specjalnie duża, jej długość to jest 3,75 m, o 10 cm mniej niż prezentowane niedawno Tipo. Popatrzcie sobie, link tutaj znajdziecie do testu samochodu roku 89. Niwa nigdy autem roku nie była, ale była hitem eksportowym. Sprzedawano ją do wielu krajów świata, do przeszło 100 krajów świata. Eksportowali ją do tak egzotycznych krajów jak Japonia, jak Australia. To był jedyny samochód radziecki do tej pory, który był oficjalnie sprzedawany w Japonii. Nigdy wcześniej i nigdy później się to nie udało. Jeżeli chodzi o wskaźniki w tej wersji, to są już zegary, które przypominają trochę Ładę Samarę, bo w 1994 roku samochód przeszedł facelifting i trochę było zmian, między innymi we wnętrzu. Pierwsze Łady z Niwy, oznaczone symbolem 2121, miały deskę rozdzielczą z Łady 2106, silnik 1600. W połowie lat 90. to się zmieniło, wtedy zagościły inne zegary, inne tylne lampy, troszkę inna klapa i fotele z Samary, ale fotele dajcie spokój. Za kierownicą nie jest źle, ale pasażer może się poczuć jakby jechał na jakimś dzikim wierzchowcu, który chcecie zrzucić z tego fotela. Słuchajcie, takie drogi między lasami to jest naturalny krajobraz, w których możecie spotkać Niwę. Te samochody były wykorzystywane przez służby, które właśnie po lesie się poruszały. Ale nie, asfalt to nie jest żywioł Niwy. Swoje zalety Niwa odkrywa w terenie właśnie,
I tutaj nie przeszkadza nam nieprecyzyjny układ kierowniczy, który na asfalcie doprowadza nas do szału. Tutaj nie przeszkadza nam niemodne nadwozie, bo doceniamy tylko tyle, że ma krótki zwis przedni, krótki zwis tylny. I to się liczy. I dosyć wąskie nadwozie, bo ma tam 160 chyba 4 cm, mniej więcej tak jak Łada 2105 czy 2107, popularna Łada Mercedes. To jest najważniejsze. I tu najważniejsza jest utylitarność tego samochodu, bo można powiedzieć wiele złego o rosyjskiej technice czy radzieckiej wcześniej, ale jeżeli chodzi o broń czy samochody terenowe, to tutaj Rosjanie radzili sobie bardzo dobrze i nawet wyznaczali nowe trendy. Skrzynia biegów też pracuje dosyć precyzyjnie, nie ma z tym żadnych problemów. A że jest głośno, no cóż, w terenie to jest mało ważne. Po terenowej jeździe samochód nam się jednak trochę ubrudził i musiałem odwiedzić Dawida. O kurczę, siema. Cześć. Trochę się ubrudziła, no ale to jest samochód terenowy, więc... Dobra, zrobimy go za chwilę, będzie wyglądał jak nowy. Nasze spotkanie z Niwą dobiega końca. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.